Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken składa dziś wizytę w Polsce. Wczoraj w towarzystwie szefa brytyjskiej dyplomacji przebywał na Ukrainie. Sekretarz stanu USA oraz minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, będąc w Kijowie, odbyli szereg ważnych spotkań, między innymi z prezydentem kraju Wołodymyrem Załęckim oraz nowym ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Jesteście liderami we wspieraniu Ukrainy. Witamy w Kijowie. Ta wizyta to ważny sygnał, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania stoją murem za Ukrainą w jej walce o niepodległość. Dziś mogę potwierdzić wsparcie dla Ukrainy o wartości ponad 600 milionów dolarów, w tym 242 miliony dolarów w tym roku finansowym na natychmiastowe potrzeby humanitarne, energetyczne i stabilizacyjne, a także wsparcie dla reform i odbudowy. Ukraina na froncie wykorzystuje sprzęt wojskowy ze Stanów Zjednoczonych. Pilnie pracujemy nad tym, aby Ukraina miała to, czego potrzebuje, aby skutecznie się bronić. Sekretarz stanu USA ma wrócić do Waszyngtonu z postulatem, jaki zgłasza Kijów. Ukraina chce wykorzystywać amerykański sprzęt do atakowania celów w głębi Rosji. Dziś Antony Blinken przebywa w Polsce, spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Donaldem Tuskiem oraz ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Wśród poruszanych tematów ma znaleźć się kwestia współpracy obronnej.